Po najtańsze monety zapraszam na stronę fifacoins.de. Dodatkowo jeśli przy zamówieniu podasz hasło Goldzor, otrzymasz niespodziankę. Link znajduje się w opisie. Zapraszam. Z tej strony Goldzor, tam was bardzo serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek z FIFA 15. Dzisiaj, tak jak już zapewne to po miniaturce wywnioskowaliście, jest to mikołajkowe otwieranie paczek. Co przez to rozumieć? Przede wszystkim chciałbym, żeby dzisiejszy dzień kojarzył wam się z takim, no, dostawaniem prezentu, więc jeśli ja tutaj trafię jakąś kartę, która jest coś więcej warto, czyli dajmy na to 30-40 tysięcy, to ja wam po prostu równowartość takiej karty dam. Oczywiście nie każdemu, tylko wylosowanej osobie, więc bądźcie pewni, że w komentarzu napisaliście pod tym filmem biorę udział. Jeśli to zrobiliście, to na pewno bierzecie udział w losowaniu, no, po prostu jakiejś ilości monet, w zależności od tego, kogo trafię. Ile takich zawodników trafię, bo od razu mówię, że jeśli zawodnik będzie warty więcej niż 50 tysięcy, to sporo więcej, czyli na przykład 80, 90, to wtedy niestety wam go nie rozdam, bo również nie mam jeszcze nieograniczonych funduszy, więc też z czegoś musiałbym mieć na kolejne otwieranie, no ale nie liczę na to, że tutaj trafię dużo takich zawodników. Mam nadzieję jednak, że trafię takich dwóch, trzech wartych tak 20 tysięcy, 30, no to wtedy wam takich rozdam, no i miejmy nadzieję, że będzie ich, tak jak mówię, jak najwięcej. To jest aktualny Team of the Week i bez zbędnego gadania przechodzimy już po prostu do pierwszej paczki, którą sobie otworzymy. Już chyba nie ma żadnych specjalnych z paczki promocyjnej. Nie ma żadnych specjalnych, więc otwieramy te po 7,5k. No i mamy 140 tysięcy na koncie, więc zerujemy tą kwotę. No i tak jak mówię, najlepsze karty warte mniej niż 50 tysięcy będziecie dostawać wy, więc liczcie na to, że tutaj pójdzie mi dobrze. A w pierwszej paczce mamy Guilherme, więc nic absolutnie ciekawego. Kolejna paczka przed nami, no i Eden Hazard. Myślę, że nie muszę mówić, przypominać, co Eden Hazard na w poprzednim odcinku przyniósł, a tymczasem przynosi Dumbię, więc zawodnika naprawdę dobrego, dodatkowo Miralasa, więc to jest już paczka jak najbardziej okej. Miralasa wyślę na listę transferową, dodatkowo Colker oraz Agger, więc nie jest źle. Zobaczmy, po ile chodzi Dumbia, to powinno być koło 5000, tak mi się wydaje. No jest to w tym momencie 4, są to 4000, więc ja Dumbię wysyłam na listę transferową i możemy powolutku przechodzić do paczki kolejnej. Dobra, po trzech nie najlepszych paczkach czas na paczkę numer 4, a nią znowu otwiera Eden Hazard. No i tym razem w środku trafimy Farfana, więc 83 overall nie jest absolutnie źle. Do tego Team Cahill, zobaczmy, czy Farfan jest warte coś więcej. Wydaje mi się jednak, że nie. No i dokładnie tak, nie pomyliłem się. Więc niestety ta paczka, no, do najlepszych zaliczona być nie może, ale w dalszym ciągu jest to dwóch zawodników świecących z najlepszych lig świata, więc narzekać nie będę. A Team Cahill, z tego co widzę, to jest 6000, więc jak najbardziej jestem z tej paczki jednak zadowolony. Mnie nie interesuje, przejdźmy do paczki kolejnej. Zostało jeszcze tak mniej więcej 11 paczek, więc jeszcze jakiś cień nadziei tutaj na dobrą kartę jest. David Alaba otwiera kolejną paczkę i mamy jakiegoś what the fuck. Nawet nie wiem, jak go przeczytać, zaraz spróbuję, ale tutaj jeszcze pierw muszę tych skwikselować. No, mamy zawodnika o bardzo ciekawym imieniu, bo u nas po polskiemu to jest ciężko przeczytać, bo jest za dużo literek H, CH. Czachechohe. Dodatkowo jest to Francuz, więc tam jakiś akcent by trzeba było zrobić. No nie, ja nie będę się w to bawił. Po prostu skwikselimy tę paczkę i przejdźmy do kolejnej. Kolejnej, więc zobaczmy. Antoine Griezmann. Ostatnio mówiłem de Griezmann, nie mam pojęcia czemu, za to was przepraszam. Oczywiście jest to Antoine Griezmann, a on przenosi nam w tej paczce Campagnaro, więc o tej paczce zapominamy jak najszybciej. Lecimy dalej. 50 tysięcy do końca, więc to już tutaj no, bliżej końca niż początku, więc szkoda. Szkoda, że tak to się potoczyło. Mangala. Mangala to jest dobry traf. Chciałbym tutaj o wiele bardziej Clichy'ego, który aktualnie jest informem, ale Mangala swoje wart jest. Jest to 5 tysięcy w tym momencie, więc zawsze tam jakiś zawodników wam do rozdania mam. W sensie mówię zawodników. Chodzi tutaj oczywiście o równowartość tych zawodników, ale Mangale z wielką przyjemnością tutaj przyjmę. Oczywiście takich zawodników, nawet nie do końca strasznie drogich, ale przynajmniej właśnie takich dobrych bardzo chętnie przyjmę, więc oby więcej takich. No liczę na jakieś informa, może jakiś słaby inform chociaż, też bym się nie obraził. Zawsze inform robi to otwieranie ciekawsze, a tymczasem mamy Chicharito Hernandeza. No zobaczyłem Real, to już troszkę większe miałem nadzieje, ale Chicharito Hernandez nie jest zły, mimo że nie jest wiele warty. Kurzawa,
obrońca Monako. No, generalnie dwie paczki pod rząd takie lepsze, jeśli patrzymy przez pryzmat tego otwierania, więc może utrzymamy taką serię paczek do samego końca. Nie obraziłbym się. Kolejna paczka, można się wzbogacić mając dużo Irlandczyków w klubie, więc o tym pamiętajcie. A tymczasem kolejna paczka i tymczasem Eden Hazard, a w środku Quagliarella, więc nie, ale widzę tam 4000 monet z tyłu. 5000 monet, ło! No to takiej sumy jeszcze nie dostałem nigdy, więc to jest ten moment, w którym odbieram 5000. Rozpoczęliśmy z wielkim hukiem, to może teraz zakończymy z wielkim hukiem. Nie obraziłbym się absolutnie. Przedostatnia paczka w tym odcinku, Leo Messi. No i zobaczmy, kto w tej paczce. Ja przewijam i Mangala po raz drugi. Zobaczyłem City, znowu zobaczyłem Francję, to myślę sobie, no cliché, ale to po raz drugi Mangala, więc no... Tak czy siak, tak jak mówię, nie będę się obrażał, gdy Mangale trafiam, bo jest to naprawdę solidny obrońca, więc wysyłam go na listę transferową. No i tutaj nic więcej w tej paczce nie ma. Więc to na Quicksell. No i przed nami ostatnia paczka dzisiaj. No nie było zbyt dobrze. Alaba tą ostatnią paczkę otworzy. No i umówmy się tak, że ja po prostu na tą paczkę patrzył nie będę, więc ja już zamykam oczy. Paczka się otwiera. Zaraz się otworzy, ja tu nie słyszę totalnie dźwięku, czy się otworzyła, bo gram bez dźwięku aktualnie. Otwieram oczy, no i w środku nie widzę żadnej karty świecącej złotej, więc no to chyba ładnie podsumowuje to nasze otwieranie. Nie było już tyle szczęścia, co poprzednio. Tak czy siak, zaraz zresztą wam pokażę, co tutaj najlepszego w tym otwieraniu trafiłem. Już przechodzimy. No i wygląda to następująco. Dzisiaj najlepsze trafy to zdecydowanie Mangala razy 2, Gary Cahill, Miralas, Dumbia. No i to by było na tyle, więc to bardzo ładnie podsumowuje to otwieranie. Najlepsze overall 83, więc również zbyt dobrze, jeśli o tę kwestię chodzi, nie było. Tak czy siak, trzy osoby z was dostaną, myślę, po 6000 coinsów. Czyli po prostu wylosuję trzy osoby, które wystawią swoją kartę za 6000. Ja taką kartę kupię, no i w taki oto sposób dostaniecie tam mniej więcej 5500, więc myślę, że jest to tak czy siak oferta korzystna dla was. Nie było to zbyt dużo, że tak powiem, rozdanych monet przeze mnie, ale no, sami widzieliście, że nic więcej tutaj zrobić nie mogłem. Więc tak jak mówię, jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu tutaj, trzech razy po 6000, w sensie trzy osoby wygrają, więc jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu 6000 monet, to po prostu napisz pod tym filmem komentarz biorę udział, daj kciuka w górę, no i oczywiście jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj mój kanał, a w tym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że w kolejnym otwieraniu będzie dużo lepiej, no i do zobaczenia właśnie w kolejnym otwieraniu, mówi Goldzor, na razie.